Krótko może nie, ale ciekawie i zabawnie. Tego nie przewidziałem, przepraszam. Natomiast pana zapraszam, mikrofon na kablu, tak więc może spotkajmy się gdzieś w połowie, albo do pana dojdę, proszę. Nie trzeba mikrofonu, bo myślę, że mówię głośno. Chodzi mi o taką rzecz. Część szpitali, szpitale w całości, albo część oddziału szpitali została sprzedana. Jak w takich rejonach, w powiatach mówiąc, generalnie rzecz biorąc, gdy ten szpital się skłoni, no bo on już wypadł, powiedzmy, niektóre oddziały, niektóre w całościowym leczeniu pacjenta. No i teraz chodzi o taką rzecz, no co będzie, jaki jest program naprawy tego rodzaju rzeczy, bo chcę powiedzieć, warto to o tym wspomnieć, że są szpitale prywatne, no i w tych prywatnych jakoś tak się składa, że człowiek, który ma na przykład jest diabetykiem i ma jakąś inną dolegliwość, nie? To już go tam brać tak nie chcą, bo to już jest, już tam mają, już są komplikacje. No i a powiedzmy ten państwowy szpital, to jeszcze jednak w jakiś sposób jest zobligowany. Druga rzecz, państwo ma również wpływ na kształcenie lekarzy. W tym roku Śląska Izba Lekarska otrzymała tych miejsc 45. 45 miejsc wszystkich specjalności. To jest naprawdę mało. To jest bardzo mało. I później, na przykład w TVN-ie się słyszy takie rzeczy, na przykład, bo młodzi wyjeżdżają, bo młodzi się nie chcą uczyć, no tutaj mamy takie perspektywy, no przecież tutaj nie ma takich specjalności i tak dalej. Ja może odpowiem od razu bez mikrofonu, bo mam donośny głos. Pierwsza sprawa to oczywiście zgoda, że część szpitali poszła już gdzieś tam, ale przemysł nas też poszedł gdzieś tam. My albo składamy auta, bo już nie produkujemy, albo jesteśmy krajem hurtowni, gdzie coś rozwozimy, natomiast bardzo mało produkujemy. To jest ogromne wyzwanie, tak zwane reinwestycyjne, reindustrializacyjne. No, trzeba stworzyć te miejsca pracy. Największa potęga gospodarcza w Europie to są Niemcy. Największa potęga w produkcji. Nikt tyle nie produkuje, co oni. I oni nie mieli żadnych, te mieli oczywiście wielkie koncerny, ale mieli też małe firmy rodzinne. Jedno, co robili, to nie dbali. Bo oni doskonale wiedzieli, że jak jest miejsce pracy, jest produkcja bez produkcji. Jak się zaczyna robić usługi, to przecież zaczyna się być tylko i wyłącznie tym, który coś dostarcza. Gdyby też były usługi finansowe, jak w Luksemburgu, no to pal 6, mielibyśmy kołnierzyki, Lamborghini, jeździli do banków, ale tak nie było. Jeżeli chodzi o ten szpital, no jasne jest, jak się coś prywatyzuje, to każdy przedsiębiorca, jest to napisane w Biblii przedsiębiorców, 120 lat temu wymyślony, nazywa się kodeks handlowy, działa po co? No działa po to, żeby mieć zysk. No. Ja nie widzę kogoś, który działa dla straty. Za wyjątkiem taki kawał był żydowski przedwojenny, nie wiecie. I cech, co musi? Ja kurczę, cały czas tracę, codziennie mam straty. No to jak ty ten twój sklep, jeszcze ten biznes istnieje? W niedzielę mam wolne. Prawda? Więc takich rzeczy nie ma. I ten zysk jest oczywiście wyszarpowany. Jeżeli nie mamy określonych procedur dotyczących ceny świadczeń zdrowotnych, bo to było zawsze takie szarpane i trochę byle jak, no to co się okazuje? To idę w tym kierunku, gdzie po pierwsze to leczenie, ta procedura jest opłacalna, po drugie, gdzie jeszcze idę jeden, pan dyrektor doskonale wie, gdzie mi nie zakwestionują limitu. To znaczy, że muszę to wykonać. Dlatego doskonale poszła do przodu. Po pierwsze, sztuczna nerka, bo jak się nie puści kogoś na sztuczną nerkę, to musiał umrzeć. Nie było wyjścia, no musiał umrzeć i to w szybkim czasie. Doskonale do przodu poszła kardiologia inwazyjna, bo jeżeli zaniedbało się wczesny zawał, nie wykonywało się stentu, balonikowania, jakieś tam usunięcia tego zatoru, to po prostu przeżywalność w tym zawale była najgorsza w Europie. Dzisiaj mamy jeden z lepszych, prawda? I jeżeli teraz mówimy o chorobach nowotworowych, to przecież żaden prywatniak nie wybudował onkologii. Wybudowano za to co? Zakłady do naświetlania. Bo co, na czym to polega? Tam przychodzi pacjent, którego zdiagnozują za ciężkie pieniądze, wyleczą powikłania, a tam jest tylko krótki cykl. Naświetlić do domu, naświetlić do domu. Jest to rzecz zrozumiała i nie ma co się tym ludziom dziwić. Rolą państwa jest to regulować. Pan powiedział o ważnej rzeczy. No z cukrzycą, no pana nigdzie, zwłaszcza zaawansowaną, nie wyrównano pana nigdzie do żadnego tego typu szpitala, który wykonuje procedury, czyli przyszedł i natychmiast wyszedł,
nie wpuszczą. Bo pani zrobi, jak to kiedyś brzydko mówiono, ruje i poróbstwo na tym oddziale, bo pani się im rozklei i one będą musieli pana leczyć. A o, tam w tych szpitalach się nie leczy. Wykonuje się procedurę medyczną. Bardzo rzadko się już słyszymy, że ktoś leczy pacjenta. Wykonuje się świadczenie zdrowotne. Już nie lekarz to robi, tylko świadczeniodawca. A pan już nie jest żadnym pacjentem. Pan jest ewuś i świadczeniobiorca. A żeby było jeszcze do końca, to już też nie szpital. Bo to jest przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego. Czyli tak żeśmy to wszystko zamienili. Komercja oczywiście może być. Ja widziałem współpracę między prywatną i państwową. Widziałem to w Australii. Ale przede wszystkim inna kultura, inna tradycja, inny sposób rozliczania. Być może proste zabiegi operacyjne, typu pan dyrektor pewnie wie, tam zaćma prosta, bez powikłań, jakieś stawy kardiologiczne, są łatwiej do wykonania w prywatnym szpitalu, gdzie nie trzeba mieć całej obsługi, nie trzeba pod parą utrzymywać całego pionu diagnostycznego, prawda? Rentgen. Przecież te rentgeny głównie czekają. One nie są po to, żeby cały czas pracować. Czekają na pacjentów. Prawda? To można by to było robić, te zabiegi tam, gdzie tego pod mocą nie trzeba trzymać. Tam, gdzie niestety jest izba przyjęć, prawdziwego zdarzenia, trzeba to trzymać. Ja się zastanawiam, bo przypominają mi się czas, kiedy byłem młodym lekarzem, kiedy chodziła taka IRCHA. Wiecie, co to było? Inspekcja Robotniczo-Chłopska. I oni przyszli do mojego szpitala w Rybniku i wykazali, że dyrektor, znaczy lekarz naczelny tam, bo to było kilka tych szpitali, dostanie po premii. Za mały sposób, za mało wykorzystał defibrylator. Tak napisali. No bo co, bo on był 3 razy wykorzystany w ciągu miesiąca. To po co tam stoi? No to jest, to było urządzenie, które było urządzeniem ratującym życie. A z tej inspekcji robotniczej chłopcy wyszło, że nam dzień dobry, ten co przyszedł, powiedział jak się nazywa, syp go prądem 5 tysięcy, 12 tysięcy wolt. I wtedy by to było dobrze wykorzystane. Te czasy teraz właśnie takie mamy. Co do lekarzy. Lekarze i tak zwane zawody medyczne to jest jeden z największych problemów, nie polskich tylko. Tylko myśmy do tego podchodzimy nonszalancją. Jakoś będzie. Proszę Państwa, nie będzie jakoś. Medycyna niestety idzie z postępem. I nie jest tak, że możemy gotowego lekarza specjalisty mieć za chwilę. Czasy, niematura leczeń Sztera minęły. On musi terminować, ten sprzęt jest za drogi, żeby go dać w ręce kogoś, kto jeszcze nie ma doświadczenia. Ale po to, żeby szkolić od tych młodych pozyskiwać. Co robią? Trzeba im przede wszystkim otworzyć bramy uczelni. W Polsce jest kilkanaście uniwersytetów medycznych i są w stanie przyjąć 10-20% więcej, nic się złego nie stanie, pod jednym warunkiem, że ktoś ciągnie pieniądze i za to zapłaci. To jest po pierwsze. A po drugie, to jest kwestia ułatwienia specjalizacji. Dzisiaj to ułatwienie specjalizacji polega na tym, że zlikwidowano staże. No to będzie teraz tych lekarzy od metra. No nie będzie od metra, bo w jednym roku będzie ich 2 razy więcej, ilość rezydentur się nie zwiększy, w związku z tym jak było 40, a tych studentów, tych wyszło z tych uczelni medycznych 140, to teraz wyjdzie 240, a 40 będzie tych rezydentów dalej. Co oni będą robili? Wezmą, kupią bilet, one way tickets, albo autobus, albo tanie linie i nie wrócą, proszę Państwa, nie wrócą. A tam, w tych krajach, i to mówimy o Anglii, żaden problem dla przeciętnego Polaka studenta medycyny dzisiaj, bo się doskonale porusza w angielskim, nie tak jak ja, mimo iż robiłem różne szkoły, bo tego się nie da nadgonić, prawda? Doskonale się proszę, że on tam zostanie. A my będziemy mieć coraz starszych lekarzy i ten ortopeda, to już nie tylko go nie będzie w Lubelskim. Dobrze będzie, jak będzie na Śląsku. Bo też go może brać. I to jest druga sprawa. Obydwie sprawy polegają na czym? Na zainwestowaniu. Ale u nas inwestuje się w dalszym ciągu most Mszanej albo Igrzyska Olimpijskie w Zakopanem. W Krakowie. Tam będą coś budować. Nie wiem, co tam chce budować. Za nasze pieniądze, że pojadą. Krakusy nie dołożą znacie. Krakusy znacie, to oni nic nie dokładają. Ani oni niczego nie dokładają. To za nasze pieniądze.
A tam trzeba ogromnych nakładów, żeby i trzeba uczyć lekarza 10 lat. Nie da się krócej. Nie da się krócej po to, żeby powierzyć mu to, co mamy najcenniejsze. A najcenniejsze to jest nasze zdrowie, zdrowie naszych dzieci, czy zdrowie naszych bliskich. Jestem Kazimierz. Panie senatorze, no jak widać tutaj z całego pańskiego wykładu, temat polityki zdrowotnej to jest pańska pasja, życie i powołanie. Aż trochę za szkoda pana na tą z Brukseli. Szkoda, że idzie w pożytek. Natomiast dwa krótkie pytania. Jedno teoretyczne, które po części pan tutaj powiedział, ale ja widzę pana bardziej w charakterze przyszłego ministra zdrowia. Co by było, co powinno być priorytetem w świetle pańskich doświadczeń kariery zawodowej, politycznej w polskiej polityce prozdrowotnej? Jeżeli chodzi o taką podstawową jednostkę leczniczą typu szpital, podstawowy ZOZ. Tytuł własności, metody zarządzania czy składka zdrowotna? I drugie pytanie dość krótkie, jeżeli panu się uda, co mam nadzieję, zostać europosłem. Jak wiemy, tam środki finansowe europosła są dość duże. Czy zamierza pan stworzyć coś w rodzaju takiego trustu mózgów, infanku dotyczącego właśnie takiej polityki prozdrowotnej? Ja powiem krótko, ja rozumiem, że pan to zrobił nieświadomie, pan wyjątkowo źle życzył. Ja poszedł namiotowo do Ministerstwa Zdrowia. Ja już tam byłem. Moje doświadczenia są takie, że tam ministrowie umierają. Przepraszam, że tak mówię, bo tak jest. Natomiast co jest ważne, pewnie wszystko jest ważne, od czegoś gdzieś tam trzeba zacząć. Ja sądzę, że przede wszystkim trzeba zacząć od uproszczenia tego systemu. I to, co narosło, te różne procedury, bardzo dziwne, trzeba je po prostu zlikwidować. Trzeba również przystąpić do tego, co, w jakich zarysach jest przygotowane. Przygotowane w zarysach jest jakiś koszyk, który trzeba przejść. Czy on jest wyceniony? Nie jest, będzie to trwało. W zarysach jest przygotowana sieć szpitali, jak ona by powinna wyglądać. Jest. Czy to jest łatwo zrealizować? No nic nie jest łatwo. No, w zarysach również jest przygotowane to, że można prowadzić inną politykę lekową, chociażby taką, że ulżyć trzeba tym, którzy z tymi lekami muszą, przepraszam, słyszycie? Muszą. Nie, że boli mnie gardło i łyknę, bo mi goździkowa zaleciła na tę. Tylko muszę brać, bo mam cukrzycę. Muszę brać, bo mam astmę. Muszę brać, bo jestem po tych stentach, prawda, i leczeniu kardiochirurgicznym z powodu zawału mięśnia sercowego. Ja muszę to brać, w związku z tym jest jasne, że ja nie mogę zostawiać połowę pensji, połowę emerytury na to, co muszę. I ja widziałem takie programy, one są wcale nie droższe, że albo cena leku jest jednakowa i kosztuje mniej więcej 8 zł jedno opakowanie, niezależnie czy lek kosztuje 1000, czy 2, czy 8 zł. I albo drugie sprawy, że po pewnym poziomie, na przykład wydamy w aptece, jak systemy informatyczne są proste, 500-600 zł, resztę mamy za darmo. Bo nikt nie przychodzi i generalnie, jak są świadomi lekarze, dobrzy pacjenci, świadomi farmaceuci, nikt leków nie bierze na tony. Tego się nie bierze. My kupujemy czasami, bo się boimy różnego rodzaju przecen. My kupujemy, bo w telewizji od rana do wieczora mamy cudowne leki na wszystko. W telewizji natomiast nie jest podane, że i tak umrzemy. Prawda? Bo to jest niemożne. I to jest pierwsza sprawa. Co do tych tinkanów. Oczywiście, że główne działania w Unii Europejskiej będą polegały jednak z jednej strony na blokowaniu pewnych inicjatyw, bo Unia Europejska i Parlament, z tego co się orientuje, część posłów, tych, którzy tam są dzisiaj, się nie orientuje w dalszym ciągu, to jest jeden wielki lobbying. Na czym ten lobbying polega? Na takim sterowaniu zapisami, przepisami prawa, żeby wyjść na swoje. Na swoje wychodzą ci, którzy tam są długo, którzy nie mają problemów z językiem prawniczym angielskim, a to jest strasznie skomplikowana sprawa. Powiem, że w dyrektywach mamy bardzo często takie odwołanie, że profesjonaliści medyczni, professional healthcare professional, tak pisze w angielskim, i my nie wiemy, kto to w Polsce jest. Bo my wiemy, że tylko lekarz i pielęgniarka. A oni tam piszą, że fizjoterapeuta powinien być. A my nie mamy takiego zawodu, bo to nie jest profesjonalista medyczny. Prawda? To jest ten, co masuje, a nie profesjonalista medyczny. Więc mamy tego typu, że przeciwstawić się i wykrywać ten nonsens. Konkurencja dzisiaj polega na tym, że stwarza się panu takie normy, które nie są do zrobienia. Tu jest pani poseł Nowak, myśmy byli w Sejmie wtedy, jak była przed akcesją. I wtedy głównym takim nurtem, łysy, wiecie kto to jest? Józef Oleksy prowadził taką potężną Komisję Europejską. Co Sejm, to była gadka o tych sprawach dostosowanych. I zawsze. A to trzeba było wprowadzać paszport dla koniowatych.
Kto w Polsce wiedział, że koń musi mieć paszport? Unia Europejska od wielu lat wiedziała, że musi mieć paszport. No i myśmy kombinowali. Wydanie tego paszportu to są określone procedury. Żeby te procedury spełnić, to trzeba się szkolić. Żeby się szkolić i wdrożyć, to musi przyjechać delegacja z Unii Europejskiej i przeszkolić polskich rolników, jak czytać paszport dla koniowatego, żeby przypadkiem nie oglądali tego z drugiej strony. Prawda? Czyli te pieniądze były wykorzystane nieracjonalnie. To trzeba blokować. Już nie mówię o lekach, bo leki i to, co się nazywa patentem w Europie, wcale nie służy naszym pacjentom. Ja toczyłem bój z jednym lekiem. Był lek generyczny. Byłem właścicielem takiego kwamiloku gierkowskiego 11-piętrowego w Krakowie, pisali z tego powodu tego leku. Ten lek miał to do siebie, że był lekiem generycznym. I wchodził w lek tak zwany oryginalny. Oryginalny lek, który był stosowany na chorobę serca, kosztował 120 zł. A ci, którzy odtworzyli go, generyczny, może ukradli ten patent, nie wiem. Chcieli za ten lek 60 zł. Ja się uparłem, żeby go zarejestrować. To mnie włóczyli wszędzie, gdzie się da, ponieważ koncern był powiązany medialnie, to wszystko to wykorzystywało. Zablokowali ten lek na 3 lata, on jest wprowadzony. On dalej działa, teraz jest. Wiecie, jakie wiele musieliśmy więcej zapłacić? Policzyłem. 60 milionów złotych. Tylko z tego powodu, że go zablokowali, a mówili korupcję. Ja nie jestem właścicielem tego familoku tam w Krakowie, bo taki gierkowski, takie punktowce 11-piętrowe, tym nawet bym nie chciał być, bo bym się za windę, która tam zawsze napieprzała, za przeproszeniem, by mi się nie wypłacił, prawda? Ale tak się robi. Druga sprawa to jest to, czy my jesteśmy w stanie coś nowego włożyć. Pewnie, że jesteśmy, ale troszeczkę w innej piłce. Jeżeli chodzi o przepisy, głównie musimy się odwoływać do zdrowego rozsądku i blokować tą radosną twórczość. Bo jak nam napiszą radosną twórczość, typu na przykład swobodny dostęp do zmiany płci finansowany ze środków publicznych. Czy wy myślicie, że w Polsce nie ma takich, którzy by chcieli sobie przyszyć albo obciąć? Ja jestem z Rybnika. W Rybniku jest jakiś wielki szpital, wiecie jaki. Tam takich połowa jest. A mamy w Polsce? Nieważne, ja już nie mówię, prawda? Ale tacy ludzie są. I teraz pani zamiast leczyć dziecko funduje facetowi wszystko, żeby był, a kobiecie brodę, prawda? Funduje to pani ze środków publicznych, a to są pomysły właśnie tych krajów. To się teraz nazywa gender, prawda? Ale to są pomysły, za którymi idą nie hasła, nie bijatyka w telewizji, tylko idą pieniądze i to trzeba być tutaj bardzo bystry i bardzo mocno pilnować. Generalnie to są bardzo trudne sprawy, ale one zawsze w Europie mają jeden wymiar. Cholera jasna, jak oni liczą te euro. Czy te Niemcy, euro liczą. Do centa są w stanie wyliczyć wszystko. A my się temu poddajemy, bo my jesteśmy tacy jakiś biedni i tak zafascynowani tym, że to zaraz będzie lepiej. Tyle tylko, że jakby zapominamy, że wszystko będzie. Co do think tanków, ja sądzę, że przede wszystkim no, to jest kwestia ludzi, którzy mają jednak pewne predyspozycje, mniej lekarzy, bo lekarze wiedzą, co robią w Polsce, nieźle leczą. A bardziej prawników, ekonomistów, którzy mogliby podpowiedzieć, że wprowadzenie jakiegoś zapisu może zniszczyć wszystko. Bo wiecie, że tak jest. Jak żeśmy wprowadzili jakiś taki nieostry przepis dotyczący karania pijanych kierowców, to jak byli pijani, tak są, jeżdżą, a więzienia rowerzyści, bo prowadził po pijanemu rowerze. No bo prościej zamknąć rowerzystę, który prowadzi rower, niż gonić się za takim facetem, który ma powiedzmy 2 promile, ale ma baseball koło tego położone i jeździ czarnym BMW. Przecież to jest zawsze jasne, prawda, że tak jest. Dlatego to musimy o tym pamiętać, że to są raczej prawnicy, to są raczej proszę inni ludzie. Czy takich ludzi w Polsce jest? Jest ich trochę. Tyle tylko, że trzeba na nich uważać, bo oni też to winują. Zachowania. Chciałabym się odnieść tutaj do tego, żeby Pana mogła prosić, jakby Pani mógł zadowolić. Po wyborach w 2010 roku wielu startujących z miejsc PiS przeszło automatycznie do PO.
jakby pan się mógł odnieść do tego, do zachowań właśnie takich osób startujących i do nas, wyborców, którzy mamy po prostu... Proszę głośniej wydać. Do mikrofonu ciągle. Moje pytanie odnośnie jest tego, że wiele osób startowało z list w PiS w 2010 roku. Później te osoby automatycznie przeszły do PO. Chciałam zapytać. Tak, w Świętochłowicach. Chodzi mi właśnie generalnie o Świętochłowicach. Tak, o Świętochłowicach. Chciałabym się właśnie odnieść tutaj do pana o jakieś komentarze w tej sprawie. Ja nie jestem szefem waszej spółki. To jest pierwsza sprawa. Słuchajcie, politycy są normalni ludzie. Ci ludzie mają swoje życie, mają swoje interesy. Mają również swój sposób myślenia. Niestety, bywa tak, że bardzo często do takiej formacji, która jest jakimś tam na jakiejś fali, garną się ludzie. Trzeba ich jakoś tam zweryfikować. Jak się kogoś chce zweryfikować, to zaraz nam się podstawia. Kogo? Antoniego Macierewicza i wszystkich prześwietlać, skreślać, wywalać. To nie jest prawda. Natomiast wy wiecie, kto jak się zachowuje. To, że każda formacja ponosi straty, jest oczywiste. Jeżeli chodzi o szczebel, zwłaszcza samorządowy, jest to tym trudniejsze, że generalnie my dalej żyjemy w tej oto takiej strategii. Nie robimy polityki, budujemy mosty albo budujemy drogi. To nam wmówili. Natomiast ja sobie zdaję sprawę, jak wybory są najważniejsze, jeżeli chodzi o miasto. Najważniejsze są zawsze wybory prezydenta. Jak sprawny prezydent, to może potem z ważnymi zrobić bardzo dużo dziwnych rzeczy. Ja nie jestem aż tak radykalny. Ja czasami rozumiem. Wiem, że lojalność to jest bardzo rzadka cecha. Ja staram się być lojalny. Staram się. Nie zawsze mi wychodzi. Ale lojalność jest bardzo trudna. Ale to od was zależy. Ludzie jesteście w stanie zweryfikować i tak dalej. No co ja mogę powiedzieć o takich? No, są koniunkturaliści, byli i będą. Na to, co u nas nie było koniunkturalistów. A jak te rozłamy powstały? Na podstawie nie tyle programowych, bo proszę mi pokazać jedną różnicę między nami a Solidarną Polską. No może Kępa jest lepsza w tłumaczeniu ludziom, co to jest gender. Ale gorsza od Pawłowicza. Może Cymański jest lepszy. Ja do tatka swojego władzy miał duże pretensje, ja go dobrze znałem, się z nim przyjaźniłem. I miałem zaskoczyć, bo zawsze mi się wydawało, że on ma jakieś takie ustabilizowane poglądy. No. Możemy im życzyć wszystkiego dobrego. Nie formacji politycznej, tego im nie życzę, ale im życzę wszystkiego dobrego. Myśmy mieli europosła pana Migalskiego. Mieliśmy. Przyznam się, że między innymi ja i Andrzej Kościół byliśmy autorami tej kandydatury. Były takie inne rzeczy. Wiem, że pani Marysia była przeciwna, ona zawsze ma rację, ale mamy zawsze mają rację. Tyle tylko, że hopy rządzą. O! Ale nie, ale tak było. Zrobił nas to. Dzisiaj byłem, wczoraj byłem w dzienniku zawodnim i tak dalej. I on po prostu powiedział wprost, że on tak nigdy do PiS-u nie stał. A obiecywał. O! Niektórzy ludzie mieli nie wyjeżdżać z Brukseli, a jedni byli w think tankach, mieli siedzieć potom i współpracować. Dwa dni po wyborach byli w tankach. Natomiast to są osobowości, które mają coś takiego jak poczucie takiej własnej wartości przesadzonej. Nie mu się wydaje, że on jest panem Bogiem. Taki rasowy polityk musi mieć oczywiście siłę przebicia. Musi mieć taką grubą skórę, ale musi mieć jeszcze jedną. Rzadka rzecz. Myślę, że w Prawie Sprawiedliwości też cenna i bardzo dużo posługuje. Pokorę. Pokora to nie jest upokorzenie. Ja nie jestem wycieraczem. Ale to pokora, to jest mierzenie się z rzeczywistością, a nie myślenie, że jestem najlepszy. Takie rzeczy się będą zdarzały. Mam nadzieję, że w przyszłych wyborach wam się nie zdarzy. Natomiast nie jesteście ani w Siemianowicach, ani w Chorzowie, i nikt umie w dzienniku tak buzuje, że a im bliżej wyborów, tym tymi zbławami coraz więcej. Czekam tylko, aż zaczną się tłuc. Ja im mam przewagę, bo jestem lekarzem. Mogę im albo jeden, co ich wyeliminuje, albo lekarstwo, gdzie przywrócimy na bok. Ja nie chcę tutaj przerwać, to muszę.
chciał taki bardzo sympatyczny gest. Pan senator ma poświęcić jeszcze może chwilę. Zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Słuchajcie, bardzo sympatyczna rzecz. A pani powiem tak, to co pan senator powiedział chyba jest najważniejsze. Cholernie mi było przykro. Tak całkiem osobiście po polsku i jest tu parę osób, które też brały w tej kampanii udział. Nie powiem, że zawiodłem się na kilku przyjaciołach. Nie powiem, że kilku straciłem. Ale wie pani co? Fajnie, że straciłem ich wtedy. A teraz mam nowych. I mam nadzieję, że już się... Ale nie też nie trzeba być taki zajadły. Trzeba też być... Nie, dlatego mówię, każdy wybiera własną drogę. Jest trudna rzecz, a w polityce jest... bardzo trudna, ale... Młode osoby zawsze chętnie widzimy, bo to jest zawsze coś, czego nam trochę brakuje w polityce. Nam brakuje tych, którzy będą jednak tą przyszłość.